Dobry wieczór. Nazywam się Marta Woźniak, jestem inicjatorką projektu Power of Art w Komeserze i jedną z współorganizatorek. Spotkaliśmy się dzisiaj pod hasłem Performance i po krótkiej rozmowie z artystami Wojtkiem Kowalczykiem, który jest bohaterem dzisiejszego wieczoru jako performer, i Edytą Wiersz, której performance będzie już 4 marca. Zapraszamy na performance właśnie w wykonaniu Wojtka Kowalczyka. Kochani, czy termin performance możemy w ogóle zdefiniować? Czym jest performance? Nikt nie wie, czym jest performance, ponieważ nie ma definicji performance. Można zaryzykować tezę, że tyle jest koncepcji performance, ile jest performerów, albo tyle jest koncepcji performance, ile jest krytyków sztuki celujących właśnie w sztukę performance. W związku z tym przy tej różnorodności, przy różnym podejściu nie ma jakby tego paradygmatu jednokierunkowego, celowanego. Zatem bardzo ryzykowne moim zdaniem jest określanie, że performance ma definicję. Bardziej zasadne chyba jest powiedzenie, że performance ma określenie. Nie ma definicji, tak? Ale są pewne cechy tego działania, tej akcji. Dla mnie osobiście jest to działanie na żywo, tu i teraz, z publicznością. Z działaniem, które ma szokować, zaskoczyć, może, ale nie musi. Cechy czy jakieś symptomy działań performance tworzą taką otoczkę, że performance jest taką sztuką bez granic. Cokolwiek zrobi artysta, ma swoje uzasadnienie. Bezgraniczny jest w warstwie teoretycznej, natomiast ograniczony jest w warstwie praktycznej. Ponieważ jeżeli idea zakłada sytuację maksymalną, która jest a wykonalna, chociażby ze względu na własne bezpieczeństwo czy własne przeżycie, to już tutaj mamy oczywiście ograniczenie praktyczne, chociaż nie ma ograniczenia ideowego, teoretycznego. I jeżeli artysta decyduje się na substytucję swojej własnej idei poprzez weryfikację tej idei do takich czynności, które pozwolą mu wykonać coś, to już nie będzie performance. To będzie coś, ponieważ to coś nie jest maksymalne w odniesieniu do idei, jaką założył. W związku z tym takiego performance'u nie powinno się podejmować. Jeżeli się ma ideę maksymalną, jeżeli ta idea ze względu, nie wiem, na instynkt samozachowawczy na przykład ma być zweryfikowana do jakiejś materii, która pozwoli to oczywiście wykonać za pomocą gestów niemaksymalnych, wtedy no, moim zdaniem taki performance nie powinien być absolutnie wykonany, bo on nie jest prawdziwy, to nie jest po prostu performance. Wojtku, w obszarze Twoich badań nad performance używasz terminu ewaluacja performance. Co masz na myśli? Dlaczego ewaluacja? Dlatego, że performance moim zdaniem nie ma definicji. Żeby natomiast był jakiś obszar sztuki zdefiniowany w ramach performance, musi nastąpić ewaluacja, czyli to musi być takie zdarzenie i takie zjawisko, które ma własną uzasadnioną nazwę, uzasadnioną, to jest bardzo ważne, nie tam wziąć ją gdzieś tak ad hoc. Musi mieć własną metodologię, musi mieć obudowanie warstwą teoretyczną tego, co się pokazuje, i musi mieć własną definicję, to jest ważne, definicję, ponieważ zewaluowany performance, jeżeli jest sytuacją celowaną, która jest obudowana tymi wszystkimi czynnikami, to już można powiedzieć, że tutaj nie ma określenia, tak jak performance, tylko jest definicja, czyli performance produkuje definicję, ale pod warunkiem, że będzie ona zewaluowana. Mogłoby zabrzmieć tak, jakbyś performance swoje reżyserował. Każda koncepcja jest reżyserem. Każde podejście do sytuacji, nawet ad hoc, jest reżyserią, tylko można zadać pytanie, kto to reżyseruje.
Moim zdaniem reżyseruje to oczywiście podmiot, czyli artysta, i reżyseruje to przedmiot, który ja nazywam inteligentnym przedmiotopodmiotem. Dlatego, że to przedmiot nam podpowiada różne sytuacje, które możemy w aspekcie sztuki uczynić z tym przedmiotem, i za pomocą tego przedmiotu możemy stworzyć przestrzeń artystyczną. Przedmiot jest inteligentny. Wbrew pozorom, on żyje swoją inteligencją i podpowiada nam N możliwości. I teraz artysta w ramach jednego obiektu chociażby, nie wiem, jednej szklanki, jednego młotka, odczytuje N możliwości tego młotka, tej szklanki, i po prostu wchodzi w interakcję z tym przedmiotem, odlogiczniając się jednocześnie też w stosunku do tego przedmiotu, ponieważ już nie nazywa tego młotkiem i nie postrzega ten przedmiot jako przedmiot potoczny, służący na przykład do wbijania kości, tylko ten młotek uzyskuje już nową logikę w aspekcie sztuki. Opowiadam artyście tą logikę, więc tutaj jest interakcja dwóch inteligencji, można powiedzieć. Inteligencji artysty jako podmiotu, inteligencji przedmiotu jako, jak ja to nazywam, przedmioto-podmiotu. I tu się nasuwa od razu pytanie, czy może być performance bez przedmiotu? Performance bez przedmiotu nie ma, dlatego że artysta w tym układzie jest też przedmiotem. Ponieważ artysta wchodzi w interakcję z samym sobą, odlogicznia się poprzez to, że tworzy performance i po prostu nabywa nową logikę w aspekcie sztuki. Więc przestaje być niejako, tak to malowato sobie nazwijmy, człowiekiem, a zaczyna być tym inteligentnym przedmiotem, który koresponduje sam ze sobą. Więc moim zdaniem nie ma możliwości, żeby performance odbył się bez przedmiotu. Jak to nie nazywając, czy nazywając? To pytanie dotyczyło stricte Wojtka, ale u Edytki no, to logiczne, że musi być i przedmiot, i dźwięk, i światło. Tak, ale tak jak Wojtek mówi, że często sam artysta jest tym przedmiotem, podmiotem, i w moich wystąpieniach takich na żywo performance właśnie ja jako sprawcza osoba, artysta, tworzę tu i teraz na żywo obraz przy dźwiękach, przy odpowiednim świetle. I tak jak Wojtek wspomniał, performance musi być, znaczy ja tak postrzegam, trochę wyreżyserowany właśnie przez artystę, ten główny podmiot, bo wtedy nie ma chaosu, tak? Wszystko ma jakiś początek, środek i koniec. Wszystko też tutaj w performansie przypadek. Właśnie to jest też zagadnienie, czy go wykorzystać, czy go ominąć, czy zastanowić się. Czy przypadek traktujemy jako błąd w sztuce, że coś było wyreżyserowane i się zgnęło, czy jednak jest to coś, z czym powinien artysta się właśnie mierzyć, czy aby nie o to chodzi? No właśnie. Ja w swoich performance'ach, działaniu na żywo, malowaniu, wykorzystuję ten przypadek. Często właśnie ktoś pyta, czy kompozycje, które robię, są zaplanowane i wszystko idzie tak, jak sobie tam wcześniej wymyśliłam. Nie. Przypadek, sytuacja, miejsce, często okazuje, jak przyjeżdżam do galerii, miejsce mnie zaskakuje, muszę zmienić coś, także w trakcie coś się wyleje, coś ktoś potrąci, ktoś mi wejdzie w obraz i zechce wiedzieć, co to za farba tu, w tym momencie. A staram się to wykorzystywać, bo to jest właśnie dla mnie ta reakcja z publicznością, z miejscem, z przedmiotem. Przypadek jest bardzo ważny w sztuce. Szczególnie jest bardzo ważny w performance, ponieważ to określa fabułę. Jak już wspominaliśmy, ja określam przedmiot jako przedmiotopodmiot, czyli inteligentny przedmiot. I jeżeli wchodzę w interakcję z tym przedmiotem, lub przedmiot wchodzi ze mną w interakcję, to on, nazwijmy to, ma coś do powiedzenia. On koryguje. Jeżeli coś spadnie, wyleje się, nie wyjdzie tak, jak Magda powiedziała, to właśnie to wyszło.
performansie nie ma sytuacji nie wyszło. Nie ma. Ponieważ przedmioty stymulują tą sytuację do sytuacji optymalnej. Tak? Po prostu takie zdarzenie musiało być, żeby zoptymalizować fabułę. To jest zasada w performansie bardzo ważna. Spadło, nie podnosi. Dlatego, że to już się zdarzyło, to już w historii tego tu i teraz performansu zafunkcjonowało. Prawdopodobnie musiało to zafunkcjonować. Prawdopodobnie było to optymalne do tej chwili, do tej sytuacji. Więc jeżeli jest to korygowanie, jest to czynność sztuczna. I myślę, że dla całości zjawiska, dla idei tego zjawiska szkodliwa. Powiedzmy sobie, czy jest piramida szaleństwa w performansie? W performansie nie ma szaleństwa. To przede wszystkim trzeba tak określić, że w zjawisku, który nazywa się sztuką i które dalej nazywa się performance, szaleństwa nie ma tak naprawdę, tylko to jest odlogicznianie przedmiotów i nadanie im nowej logiki w aspekcie sztuki. Ja przy okazji tego odlogicznienia również się uposażam w odlogicznienie siebie samego w stosunku do preferencji tych przedmiotów, tych pierwotnych, które zanikają i nabywają nowej logiki w aspekcie sztuki. I to zderzenie właśnie jakby odlogicznienia od pierwotnej funkcji i posłużenie się tą funkcją ulogicznioną artystycznie może sprawiać wrażenie szaleństwa. Ale to nie jest szaleństwo, bo malarstwo abstrakcyjne chyba też nie jest szaleństwem. Boks też nie jest szaleństwem. Zdobywanie kadra też nie jest szaleństwem. Dlaczego w performansie by miało być szaleństwo? Chyba nie ma. Myślę, że taka teoria się bierze często z braku zrozumienia. I tutaj bardzo ważna kwestia. Czy performance można zrozumieć? Ja myślę, że po części można zrozumieć. Nigdy nie można wejść w drugiego człowieka, ale można poczuć jego emocje, można poczuć jego intelekt, można usłyszeć, co do nas mówi, niekoniecznie słowami. Można po części tylko zrozumieć ideę. Ty nawet nie nazywasz swoich performansów, rzadko kiedy nazywasz, żeby właśnie niczego nie sugerować, żeby odbiorcę wkręcić w to, co się dzieje, na jego własnym poziomie postrzegania. Performans rozumie każdy. Nie ma osoby, która nie rozumie performans, dlatego że artysta daje swoją propozycję, przedstawia swoją kondycję emocjonalną, kondycję artystyczną na tu i teraz. Widz przychodzi ze swoim bagażem doświadczeń. Ja swoją akcją daję pewną propozycję, swoją własną. Ja pokazuję, jestem taki, a taki tu i teraz. Natomiast widz odczytując to mówi, a ja jestem teraz taki właśnie tu i teraz. Czy interpretując tą sytuację na własny użytek swoich doświadczeń życiowych, komponuje taką mozaikę, która musi być dla niego zrozumiała. Widz skupia na artyście. Artysta już się dawno na sobie skupił. To już było, to już jest historia. Widz się skupia na sobie. Widz za pomocą performance buduje swój własny performance w ramach idei. Nie, może nie w ramach wykonawstwa, bo on nie wykonuje, ale w ramach idei jest performerem, który zbudował sobie swój performance na bazie propozycji artysty. Także nie ma możliwości, żeby nie zrozumieć performance. Po prostu to nie istnieje. Sztuka ma między innymi taką funkcję, że otwiera drugiego człowieka na zadziwienie się samym sobą. Widz zadziwia się samym sobą, że ja jestem performerem ideowym, ja odczytuję, że to a to jestem a tym. Więc myślę, że tutaj sztuka właśnie fajnie otwiera wszystkich, którzy uświadamiają sobie, co noszą w sobie. Myślę, że